Dzień dobry. Mamy dzisiaj sobota, 30 grudnia, godzina 19:23. I kontynuujemy temat z ostatniego vlogu, czyli ananas. Ananas spędził dobę na kaloryferze, sobie schnął i wygląda całkiem spoko, nic mu się nie stało. Tu jeżdżmy to, cośmy tutaj przycięli, to fajnie się zaschło. No i teraz kolejny krok tutaj pisze. Sadzonkę postaw na dobę, aby podeschła, a potem umieść nasadę pnia w ukorzeniaczu. No i tutaj sobie o tym ukorzeniaczu przeczytałem w tej książce. Ukorzeniacze. Domowym sposobem ukorzeniania sadzonek jest umieszczanie ich podstawy w sproszkowanym cynamonie. Ale to jest dla mnie trochę podejrzane, no bo co, miałoby leżeć w tym, w samym proszku? Bez sensu. Jak gadałem z koleżanką, z Martą, o monsterach, no to mówiła mi, żeby użyć wody. Najlepiej byłoby użyć wody z akwarium do monstery, ale można też pokombinować z zwykłą taką kranową. No ja tutaj właśnie nie wiem, czy inwestować w wodę z akwarium, czy nie, ale przyjmijmy, że nie mamy akwarium. Z tego, co zgooglałem w internecie, to ludzie po prostu w wodzie umieszczają tą rozetę. I tak jak w tych pokazywałem wcześniej, hydroponicznej, nieskończonej uprawie bazylii. Także plan jest taki, żeby wziąć ten pucharek. On jakiś taki przebarwiony jest, nie podoba nam się do użytku codziennego, więc sam raz będzie do ukorzeniacza. Dać do niego kranuły, dać do niego cynamonu, dać do niego rozetę i zobaczyć po paru dniach, co się wydarzy. Scenariusze są dwa: albo zgnije, albo wypuści korzenie. Z Także racji, że nie zobaczymy. wiem, ile tego cynamonu dać, bo instrukcje nieprecyzyjne. Palec utknął w wentylatorze, tak parafrazując pewne powiedzonko internetowe. To wsypałem no coś mniej więcej dwie szczypty. Taką ilość. No jak widać, cynamon jest hydrofobowy, więc się nie chce zbytnio rozpuszczać. Wszystko jest na powierzchni. Dobra, troszkę opadło na dno, ale i tak rozpuszczanie tego jest niewielkie. No więc. Takie coś zrobiłem. No i sobota wieczór. Może troszkę wyżej, żeby liście nie były, bo liście chyba nie powinny być zanurzone. A jest tak na granicy, powiedzmy. Ale woda pewnie wyparuje. Jeszcze raz. No i coś takiego zostawimy. Zobaczymy, czy coś się z tego rozwinie, czy nie. Dobra, więc. Dzień dobry. No, to możesz włączyć drugi. Dobra, to teraz coś włączymy. Jest 14:44, 31 grudnia, niedziela. Jak już słyszycie, krzątanina tutaj. Dzieci przy patrol negocjują. Tam jakieś dźwięki z kuchni dochodzą, przypadkowe. No, a ja właśnie szykuję się, żeby połączenie mieć z Gosią. Gosia będzie naszym pierwszym dzisiaj gościem wizualnym. Chyba, że Karol jeszcze przed Gosią się wplącze. Karol jest tutaj na miejscu. Ale to zaraz się wszystko okaże. Zobaczymy, ile osób uda mi się z osób, które gościły na vlogu, złapać dzisiaj. W ostatnim dniu 2023. I może namówię, żeby życzenia złożyli nawet, złożyły te osoby. No, także wszystko w toku. I tym razem się czuję lepiej niż rok temu. Także powinno być lepiej. Także zaraz zobaczymy, co będzie się działo. Dobra, mamy Gosię. Gosia, jesteś na vlogu. Doskonale, to korzystając z okazji, chciałabym wszystkim złożyć wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku, wspaniałych pomysłów, ciekawych projektów, satysfakcji z tego, co robicie i niekończącej się kreatywności. Dziękujemy I przy bardzo. okazji, chciałabym również zaprosić na drugie międzynarodowe Mistrzostwa w tańcu irlandzkim we Wrocławiu, które odbędą się 20 stycznia w Centrum Kultury Agora. Dobra, zapamiętujemy datę, może nawet przyjedziemy, zobaczymy, nagramy jak rok temu. No. Dziękuję.
serdecznie zapraszam. A udane i kreatywne projekty, no to też dzięki twoim przyjazdom tutaj i nagrywaniu, występach twoich na ten, robieniu poduszek i bazylii, nieskończone źródło bazylii. Tak, to musisz... A jak właśnie wasze nieskończone źródło bazylii? No trochę zapomnieliśmy o nim i trochę się zeschła, trochę zgniła. Ale generalnie bańki się wciąż trzymają, żeśmy reaktywowali. Próbowaliśmy to samo zrobić z miętą, ale mięta jednak okazuje się, że nie jest hydroponiczna. Rozumiem. No, także aktualnie wróciliśmy do bazylii, mamy świeże wsadzone i sobie tam ładnie rośnie. A ja się podjąłem wyzwania i z ananasem walczę, więc może i ananas będzie niedługo dołączy do ekipy. W takim razie będę trzymać mocno kciuki. Dobra, to już ci nie zatrzymujemy, to dzięki i do zobaczenia kiedyś na vlogach. Bawcie się dobrze. Hej. Do zobaczenia za rok. Do zobaczenia za rok, pewnie. Dobra, hej. Złapałem jeszcze 3 osoby, które gościły na moich vlogach. Od lewej Adrian Adriatikos, odmuchowski bard, w środku przytulna chatka. A z prawej Karol Strzelec, najmniej był chyba, ale też raz Mojżesza odgrywał na tym, na Jeziorze Odmuchowskim. Oni też chcieli życzenia przekazać. Wspólnie, bo się wstydzą indywidualnie. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dużo szczęścia, zdrowia i pomyślności. Dużo zdrowia i spokoju. Niech ten nowy rok będzie bardzo spokojny. Super. To dziękujemy bardzo i do zobaczenia w przyszłym roku, za rok. Zobaczę. No, złapaliśmy jeszcze Pawła. Mamy też go online tutaj. Nagrywam go z ręki, z telefonu. Z Pawłem, Pawła widzieliście wcześniej, jak biegaliśmy trochę, szwendaliśmy się po okolicach, po jeziorze, po elektrowni i też coś tam działaliśmy w Stowarzyszeniu Zrównoważonych Odmuchów. No, trochę ostatnio żeśmy wpadli w hibernację, ale myślę, że w przyszłym roku będziemy działać prężniej. Co tam, Paweł, u ciebie? Cześć, Damian, dzięki za zaproszenie. Wszystko w porządku. Chciałbym życzyć wszystkim szczęśliwego nowego roku, bo będzie to pewnie rok wielu wyzwań na wielu płaszczyznach. Wytrwałości, spokoju i chyba tyle. To ciekawe czasy, w których żyjemy. No, ale żeby były takie ciekawsze, a nie gorsze. O, no to będzie najlepsze chyba. No, zdecydowanie, tak. Dobra, to musimy się na jakieś bieganie ustawić i będziemy kontynuować wątki na bieganiu. Jasne. Dobra, to dzięki. Hej.
Czekam na hasło od głównego droniarza. Dobrze. No to się powoli kończą. No. Czekamy. Się okaże, że nasze są zamoczone i nie będzie. A, tam są. Opalaj, tato! Chwila. Gotowy? Tak! Nie, nie do ciebie pytanie, Szyban. No, nie mamy żadnej latarki, nie masz jakiejś latarki przy sobie? Czy masz? Nie. Poświecić się w górę i zobaczyć, co ja widzę. Dobra! Nie widzę. Ale jestem skierowany na maksa w dół. Dobra. Dobra, spróbujmy. Lepiej nie będzie. Dobra! Pierwsze nagranie. Nie, w sumie było z drona. Przed nieszczęścia już widzieliście nagranie z drona z przełomu roku 2023 i 2024. No, a teraz pierwsze nagranie z 2024. No, wszyscy już się położyli spać. W telewizji na TV Puls maczeta zabija leci. Ja już teraz zaraz wyłączam i idę spać. No, co tu ciekawego. No, polatałem dronem, ponakrywałem. O, Eska, przeszkadzasz mi. Psiulek mnie zaczepia. Nie śpi. No, widzieliśmy, że straż obstawiała chyba rynek albo okolice rynku, ale wrócili. Jak jeszcze byliśmy na podwórku, więc nic się nie działo, ale to dobrze. Nie było żadnych pożarów, żadnych wypadków. Także od muchów chyba zaczął nowy rok na spokojnie. No, jak widzieliście, właśnie był z nami między innymi Adrian. Słyszeliśmy demo jego nowego singla i coverów. Także będzie się działo muzycznie od strony Adriana już jakoś niedługo, z tego co rozumiem. No, także my sobie posiedzieli i spędzili początek roku. No, maczeta. Dość surrealistyczny film. Pierwszy raz go widzę, ale chyba bym musiał go obejrzeć w całości. Dobra, to nic się byłoby na tyle. Także dzięki za obejrzenie tego dzisiejszego ujęcia w nowym roku i do zobaczenia już za parę chwil w następnych ujęciach. Dzięki, hej. Trzeci stycznia, 12:42.
okazuje się, że kiedyś urlopy szkolne, okołoszkolne były do Trzech Króli, więc ja się dostosowałem i tak sobie biorę odruchowo urlopy, a teraz już tak nie ma. Jako jedyny mam urlop. Dzieciaki w szkole, Magdalena w szkole. Wolne. Podejście do przedłużenia ubezpieczenia numer 2. I jeszcze przy okazji jakieś zakupy. I zrobienie jakiegoś obiadu nawet. Także dzień pełen wyzwań. O. Pogoda całkiem ładna. Dobra, spoko. Ubezpieczenie przedłużone, więc teraz trochę sztuki. Jest taki nurt w sztuce. W sumie nie wiem do końca jak się nazywa. Po części się mówi na to okruchy życia, po części się mówi na to naturalizm. Generalnie chodzi o przedstawienie jak najbardziej realistyczne takiej rzeczywistości, takiego prostego, nieszczególnie ekscytującego życia, które się dzieje na co dzień właśnie. Stoję sobie na schodach ratusza wodmuchowej właśnie i serwuję wam kilkadziesiąt sekund z odmuchowskiej codzienności. Teraz na wprost wieżeja, która została zbombardowana i spłonęła. Teraz odnowione kamienice, niektóre odnowione, niektóre wybudowane, bo były zniszczone. No i na końcu rzut oka na urząd miejski. W sumie mogę nawet zejść po schodach. Tutaj mamy drogowskaz z miastami partnerskimi. W tle widać zamek. No i kościół przedstawiany już kilkukrotnie. A, no i wspomniany ratusz. Dobra. To wracam do moich okruchów życia i idę kupić pomidory w puszce i mięso z indyka. Gdzie będzie jakaś wersja spaghetti. Zobaczymy, co mi wyniknie. Albo nie zobaczymy, ja zobaczę. O. Która godzina? Chciałem nagrać brzdąknięcie jedynki, bo godzina 13, ale tak się przechyliłem, że aż wcisnąłem przycisk końca nagrywania, więc usłyszeliście tylko 4 kwadranse, ale już jedynki nie usłyszeliście. Normalnie wypadek przy pracy operatora kamery. Tak, to wracam do zakupów. Dobra, zakupy skończone, obiad zrobiony. Wyszło co prawda zupełnie inaczej niż w przepisie. Jedyne co było wspólne chyba to pomidory i sól. Reszta się zmieniła, ale jak wychodziłem z domu, to wyglądało i pachniało smakowicie. A teraz przechadzka po opuszczonych torach. No, idziemy sobie. W zeszłym roku to nagrywałem idąc w drugą stronę. W tym roku też mogę nagrać parę metrów. Znaczy w sumie nic nie ma, tylko krzaki na wprost przed nami. Także zaraz skończę ujęcie, żeby się nie potknąć. No, to jest taki sekret. No. To jest taki odmuchowski sekret, o którym wszyscy wiedzą. Tak, patrzę pod nogi, już kończę ujęcie, żeby się nie potknąć. I idziemy dalej. Czwartek, 6:54. Zostały świąt na wieży wróbla. A ja idę tutaj w prawo na badania
obciążenia glukozą. Test obciążenia glukozą, czyli krzywa cukrzycowa. Ech, na śniadanie paczka glukozy i 2 godziny czekania. Ale będzie dobrze. A teraz ujęcie takie samo, ale godzina 18 już. Z tego co kojarzę, nic nie nagrywałem dzisiaj po drodze, więc jest ujęcie z rana i z wieczoru. Ale w montażu wyjdzie jedno tuż po drugim. No, więc właśnie przed nami wieża Bramy Nyskiej, zwana również wieżą wróbla. Często pojawiająca się na vlogu. Na cały świąt i jakieś światełka. Dobra, zaraz zobaczymy rynek. Rynek zaczyna się od zielono-czerwonych dzwonków. Ratusza z gwiazdami. Podświetlonych schodków. Tam, gdzie ostatnio stałem kilka dni temu. Bańka do robienia zdjęć wewnątrz. Choinka. I podświetlenie urzędu miejskiego. Teraz się przyjrzymy. A więc renifery ruszające głowami nawet. Czy nie? Nie, ruszają, ruszają. Świetnie. Szopka, a za szopką choinka. Ona w podglądzie fajnie to wygląda nawet. Dobra. Szopkę pokazywałem przy okazji jarmarku przedświątecznego. Ale możemy zerknąć jeszcze raz. No. Dobra, się wrócimy po schodkach, żeby nie robić błota. Co mamy tutaj jeszcze ciekawego? Urząd miasta i gminy. Zwany również Zamkiem Dolnym. I była tutaj siedziba Wilhelma von Humboldta. Przez chwilę, albo jego brata. A teraz jest tutaj urząd miejski. Na załatwiać sprawy. Też podświetlone drzewko. No. Okna w urzędzie miejskim są ciekawie podświetlone. Bo są białe dość wyraźnie i czerwone dość wyraźnie. Chyba chodziło o flagę. Że Polska ma dość prostą geometrycznie flagę, to można to wykorzystać właśnie i robić podświetlenie. Jest łatwiejsze. No. To jeszcze trochę światełek. Tam te zielono-czerwone. I tutaj jeszcze trochę podświetlenia. No, zdecydowanie ciekawiej to wygląda, jak jest śnieg. Śnieg daje fajną warstwę odbijającą światło, więc no właśnie, jest ciekawiej po prostu. I tu jeszcze taki obrys Mikołaja na drodze do kościoła. Dzień dobry. Piątek. 5 stycznia, 13.40. No, słońce tuż po zenicie, ale szału nie ma. I co? I nic się nie dzieje. Nie nabrałem jeszcze wyników, więc nie wiem, jak ta moja krzywa cukrowa.
Ale to myślę, że w kolejnych vlogach się będzie wyjaśnić. Co tam ciekawego jeszcze? W prognozie pogody jakieś mają być duże śniegi, więc w przyszłym tygodniu będzie może śnieżny vlog. Akurat wtedy, gdy był ten śnieg przez te kilka dni, to nie miałem zupełnie czasu, siły ani ochoty robić śniegu. A teraz może będę miał siłę i ochotę, ale z czasem może być gorzej, bo wracam już do pracy po urlopie. Ale zobaczymy, może coś się uda ciekawego zrobić. Dobra, to chyba będzie na tyle w tym tygodniu. Także, jeżeli nic się nie wydarzy ciekawego, to dzięki za obejrzenie tego vloga i zapraszam na jakiś kolejny. Hej!